Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam w kolejnym odcinku programu Skałę wśród ludzi. Dzisiaj znajdujemy się w Wójtowej Wsi, w pobliżu ulicy Słowackiego. Te łąki, które widzicie Państwo za moimi plecami, to jest okolice rzeki Ostropki. To jest rzeczka niepozorna, ale zdarza jej się wylewać. Wtedy zagrożone są nie tylko pobliskie domostwa, ale przede wszystkim szpital wielospecjalistyczny położony kilkaset metrów stąd. Stąd pomysł, czy też konieczność, aby na tych terenach powstały swego rodzaju suche poldery, które w razie konieczności rzeka mogłaby zalewać. I tu pojawia się konflikt, ponieważ mieszkańcy troszeczkę się tej inwestycji obawiają. Obawiają się o te tereny spacerowe, które widać chociażby tą ścieżkę po mojej lewej stronie. Obawiają się o tą zieleń, którą widać wszędzie dookoła mnie, czy te drzewa przetrwają tą inwestycję. Inwestycja między innymi polega na tym, że miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy, będzie się pogłębione około 1,5 metra, także dość sporo. Pierwsze spotkanie informacyjne na ten temat odbyło się w kwietniu w Urzędzie Miasta. Tam było wtedy dość gorąco, dużo emocji, dużo nerwów. Już za chwilę kolejne tego typu spotkanie w pobliskiej szkole podstawowej numer 10. Właśnie się za chwilę na nie udajemy. Zapraszam. Chciałabym Państwa powitać na spotkaniu w sprawie projektowania budowy suchych polderów zalewowych dla potoku Ostropka. Przy wejściu rozdaliśmy Państwu materiały, z których wynikają najważniejsze informacje dotyczące tych polderów, a na początku jest przypięta taka wizytówka, na której jest nazwa wydziału, numer telefonu i adres mailowy, pod który będziecie Państwo mogli kierować swoje wnioski, uwagi, zapytania. Informacja o tych konsultacjach społecznych znajduje się na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Tam Państwo znajdziecie zarządzenie prezydenta, które mówi o zasadach tych konsultacji. Także zachęcam do lektury i zachęcam również do wzięcia udziału w tych konsultacjach. Poldery są w fazie projektowania i to, że te poldery muszą powstać, bo jak Państwo wiecie i podkreślacie to, było to podkreślane na wcześniejszym spotkaniu, ta woda się tam wylewa. W związku... Raz tylko, bo takie zdarzenie kilka lat temu, że wylała i delikatnie zalała ulicę Słowackiego. Ale głównym powodem było to, że była niedrożna ta krata. To był główny powód, że Straż Miejska się tym nie interesowała, nie odtykała tego i to był główny powód, że ta Ostropka wystąpiła z brzegu, jedyny. To znaczy ona nie wystąpiła z brzegu, tylko wskutek zaniedbań doszło do podniesienia tej wody. Przygotowując tę prezentację wstępną, uświadomiłem sobie jedną rzecz. Proszę Państwa, 6 lat temu, dokładnie 19 maja, poziom wody w Kłodnicy wynosił 3,5 metra. Dodam, że stan alarmowy Kłodnicy wynosi 220 cm. Przy ulicy Berbeckiego na łacie wodowskazowej. 3,5 metra. Dzień wcześniej, 18 maja, Kłodnica osiągnęła punkt kulminacyjny, miała prawie 4 metry. Od 15 do 25 maja telefon interwencyjny Centrum Zarządzania Kryzysowego dzwonił cały czas. Mieszkańcy zgłaszali zdarzenia związane ze skutkami powodzi. Zgłaszali podtopione posesje, podtopione budynki, nieprzejezdne ulice, zerwane linie energetyczne. Dlatego chciałem powiedzieć, to jest prezentacja otwierająca. Chciałbym, żebyśmy wszyscy... Tak, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tym kontekście pamiętali o tym, że te inwestycje, o których Państwo za chwilę usłyszą w prezentacji mojego następcy, będą dotyczyły ochrony przeciwpowodziowej miasta Gliwice. No właśnie. Całego miasta. A my chcemy o nas. Będzie za chwilę.
podpisaliście Państwo, że podjęto szereg, że było szereg koncepcji. Czy Państwo macie te koncepcje, czy tylko nam... Ale ja już kilka razy powiedziałam, że my chcemy Państwu przedstawić wszystko, co skłoniło nas do tego, wszystkie argumenty, które skłoniły nas do tego... Ja nie mówię o argumenty, tylko o koncepcję. Tak, bo Państwo nam chcecie jedną przedstawić. Nie, chcemy Państwu... Następna prezentacja będzie dowodem na to, że były analizowane inne rozwiązania, i że w wyniku analizy podjęto taką, a nie inną decyzję. Ale jak Państwo nie dacie nam pokazać tych prezentacji, to my nie będziemy mieć szansy na to, żeby o tym Państwu powiedzieć. Więc bardzo proszę w spokoju wysłuchać tych prezentacji, a my potem odpowiemy na pytania. Tylko jest jedna sprawa. Proszę nie opowiadać literatury. Że płynie woda, jakie... Proszę Państwa. To jako mieszkańcy wszystko znamy. Tylko proszę powiedzieć, jak to powstało, że jest tutaj zlewnia, a nie tam powinna być, poza miastem. To nie jest tak, że ochrona przeciwpowodziowa w jednym miejscu działa dokładnie w tym miejscu. To wcale nie o to chodzi. Takie myślenie właśnie spowodowało te problemy, które Państwo teraz mają i nie tylko Państwo. Proszę wierzyć, już mówię, problemy przeciwpowodziowe w mieście Gliwice. Może nie na Ostrobku, nie na ulicy Słowackiego, w mieście Gliwice i zlewniach poniżej. Bardzo no właśnie, zaraz wytłumaczę, jaka jest przyczyna. Przyczyna jest taka, że przez kilkadziesiąt lat nie uwzględnialiśmy gospodarki wodnej, czyszczenia rzek, dbania o nie oraz oraz zagospodarowania całej przestrzeni. Budowaliśmy ulice, budowaliśmy parkingi, budowaliśmy dom. Proszę Państwa, to ma bezpośredni wpływ na to, to nie jest bez sensu. Ale nie my budowaliśmy, tylko oczywiście, że tak, ale teraz... Oczywiście, że tak, ale teraz musimy sobie z tą sytuacją poradzić. Rzeka Odra od wojny została skrócona o 300 km. Oczywiście, jest to problem mieszkańców nad Odrą. Niech sobie poradzą. Niech sobie zbudują zbiornik wielkości Bałtyku wcześniej i damy radę. Nie jest to możliwe, więc musimy teraz z tego problemu jakoś wybrnąć. Bardzo dobrym pomysłem i chyba nikt nie zaprzeczy jest to, że miasto Gliwice, miasto Zabrze, miasto gmina Gierałtowice postanowiły zrobić to razem. To jest ewenement w naszym regionie, że dwie miejscowości próbują coś zrobić razem. Musimy sobie, proszę Państwa, zdawać sprawę z jednej rzeczy, z jednej podstawowej rzeczy. Wszystkie te elementy systemu odwodnienia miasta mają ujście w naturalnych potokach, które przepływają przez nasze miasto. W związku z tym wszystko to, co spłynie rowami naturalnymi, kanalizacją deszczową, w taki czy inny sposób, w takim czy innym miejscu znajdzie się w naszych potokach i w rzece Kłodnicy. Bo do tych potoków i do tej rzeki Kłodnicy wychodzą wyloty z tej kanalizacji. W związku z tym ta cała woda zebrana z miasta trafi właśnie do tych odbiorników, jakimi są potoki. Dlaczego Państwo w takim razie, wykonując pewnego rodzaju inne prace z koncepcji, czyli mówiąc w skrócie udrażnianie na przykład Kłodnicy, w tym samym czasie planują, albo nawet może szybciej, zmiany środowiskowe poprzez budowanie zbiorników retencyjnych? Dlaczego Państwo nie chcą wykonać najpierw naprawy tego, co przez lata zostało popsute, a później zastanowić się, czy budowa dodatkowych zbiorników retencyjnych na przykład ma w ogóle sens? Bo może się okazać przy nowych przekrojach, że to nie ma sensu. Wykonanie wszystkich prac, które przewidujemy, odbywa się na takim odcinku, że udrożnimy sobie przepływ rzeką Kłodnicą najwyżej w granicach administracyjnych miasta. Zdaje Pan sobie sprawę, że to możemy tylko zrobić w ten sposób. Jeżeli poniżej, czyli w miejscu, w którym kończą się granice miasta, nie zostaną wykonane żadne inne prace i powyżej, które odbiorą tą wodę, to my choćbyśmy tutaj wykonali nie wiadomo jakie prace, to ta woda nie będzie miała gdzie odpłynąć. O globalnym, ogólnośląskim, ogólnogminnym, ogólnopolskim programie przeciwdziałania powodziowego. Więc dlaczego to nie jest koordynowane? Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Z jakimi problemami administracyjnymi zmaga się samo miasto,
które nie jest formalnie administratorem żadnego z potoków. Czyli jeżeli chcemy wykonać na tych potokach jakiekolwiek czynności, które mają zabezpieczyć miasto w postaci wykoszenia, sprzątania, to jeszcze musimy się zmagać z administratorem, krajowym administratorem tych potoków, który nie zawsze chce się na to zgodzić. Tego są troszeczkę, żeby te rzeczy robić i administracyjnie. No. Czy ja mam jeszcze Państwa przeprosić, że Państwo pracują w Urzędzie Miasta i wykonują zadania, które przecież Państwo znają prawo i wiedzą, że takie rzeczy są. Chcę zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, że wszystko, co możemy zrobić, jest z naszej strony robione. Sugerował Pan słusznie, żeby odnosić się do konkretów, a nie wróżyć z fusów. Konkrety są takie, że pojemność zbiorników to niecałe 60 tysięcy metrów sześciennych. Przepływ maksymalny chłodnicy, sam Pan pokazał, 105 metrów sześciennych na sekundę. To oznacza, że w ciągu 10 minut przez fali powodziowej przez chłodnicę przetacza się ilość wody odpowiadająca pojemności zbiorników. To znaczy, że jeżeli fala powodziowa w ostatnim okresie 2010 trwała 2 dni, taki, że było pod most na ulicy Częstochowskiej i wylewało się na ulicę Kaszubską, to akurat powyżej Ostrobki, prawda? To oznacza, że 10 minut retencji w Ostrobce pozwoli złagodzić falę powodziową. 10 minut względem 2 dni to jest 3 promile okresu. Czyli zwalniamy falę powodziową o 0,3% albo o 3 promile. Proszę bardzo, Państwo mówią, nie, to jest element szerszego systemu, który będzie na terenie całego regionu. Dobrze, wybudujemy 10 takich zbiorników, w takim razie spowolnimy falę powodziową o 3%. Wybudujmy 20 takich zbiorników, spowolnimy falę powodziową o 6%. Chciałbym, żeby Pan się do tego odniósł. Czy wpływ tego zbiornika na zagrożenie jest mały, duży, znikomy, czy jakie Pana zdanie? Dziękuję. Mamy wszyscy poczucie zagrożenia, że wcześniej nikt z nami nie rozmawiał o tym, co się będzie działo w dzielnicy, tak? Zgadzacie się Państwo z tym? Za późno z nami rozmawiają, tak? Po drugie, boimy się tego, że to, co zostanie zrobione, zniszczy coś, co jest dla nas ważne, tak? I że zostaną wydane duże pieniądze na coś, co tak naprawdę niczego nie ratuje, albo ratuje w minimalnym stopniu. I teraz, jeżeli chodzi o szczegóły, 10 tysięcy metrów sześciennych wody, w tej chwili jest 50 możliwych w naturalny sposób do zretencjonowania w tym miejscu, tak? 10 tysięcy ma przybyć tej wody. Żeby te 10 tysięcy mogło tam przybyć, potrzebne są urządzenia techniczne, które zeszpecą teren, a przede wszystkim zniknie aleja drzew. Czy dałoby się, i tutaj nasze pytanie jako mieszkańców myślę wyrażę, czy da się to zrobić, jeśli musimy tam coś zmieniać? Czy da się to zrobić tak, żeby nie zabrać tego, co jest dla nas ważne i nie zniszczyć tego? Czy to zostanie uwzględnione? Bo jeżeli decyzja jest podjęta, to będzie to zbudowane, ten pan wszystko opowie. O warstwie takiej, śmakiej, owakiej, nachyleniu, hektolitrach, o wszystkim powie, tylko dla nas to nie ma znaczenia, tak? To znaczy, no, to jest następcze, oczywiście, jak już to będą budować. Natomiast my jesteśmy tutaj po to, żeby się... No właśnie o tym chcę powiedzieć, że jesteśmy po to tutaj, żeby podjąć decyzję. Czy my akceptujemy tą formułę, która się nazywa konsultacjami? To proszę podnieść rękę, proszę Państwa, kto uważa, że to nie są konsultacje, tylko jesteśmy na jakiejś... Proszę Państwa, w takim razie, czy my chcemy w ogóle dalej, żeby to spotkanie trwało? Czy są jakieś istotne aspekty osób, które się znają na technikaliach? Czy my jako społeczeństwo, które w większości przypadków nie rozumie tego, nie rozumie nawet wpływu? My będziemy mieć wpływ na to, na co my będziemy chcieli. Możecie mieć Państwo wpływ na... Możecie mieć Państwo wpływ na ostateczny wygląd tych zbiorników. No właśnie, dlatego mówię, dlatego powtarzam raz jeszcze, rozmowa o tym, czy są warstwy takie, czy śmakie, to jest w tej chwili w ogóle nie na temat. My musimy bronić jako społeczność przed tą inwestycją i ją zablokować. Panie Naczelnik, bo strasznie dużo tutaj było dzisiaj emocji, nerwów. Parę pytań zostało, wydaje mi się, bez odpowiedzi, albo może ona nie była do końca dobrze wyartykułowana. Także pierwsze moje pytanie by było takie,
Dlaczego właściwie te konsultacje zostały ogłoszone teraz, a nie faktycznie tak jak tutaj niektórzy by oczekiwali w momencie, kiedy powstawała w ogóle idea tych zbiorników? Dobrze, powiem już, dlaczego te konsultacje zostały ogłoszone teraz. Konsultacjom podlega generalnie plan zagospodarowania przestrzennego miasta. W tym planie zagospodarowania te tereny wpisane są jako tereny zalewowe. I padło tutaj stwierdzenie, że tereny zalewowe to znaczy, że zagrożone zalaniom, co nie oznacza, że muszą być przewidziane pod taką inwestycję. Ale istnieje szereg aktów prawnych, które nakładają na nas obowiązek zabezpieczenia miasta przed powodzią, tak? Biorąc pod uwagę, że ten teren jest terenem naturalnie zalewowym i z wszystkich analiz wynika, że jest optymalnym miejscem na zrobienie polderów zalewowych dla potoku Ostropki, została podjęta decyzja o wybudowaniu tych polderów właśnie w tym, a nie w innym miejscu. Biorąc pod uwagę, że te tereny i tak są zalewane w sposób naturalny w momencie, kiedy potok Ostropka wylewa, założyliśmy, że mieszkańcy przyjmą tą samą funkcję dla tych zorganizowanych polderów, dlatego że założyliśmy, że te poldery, które wybudujemy, nie pogorszą w żaden sposób jakości życia, a co więcej, w sposób regulowany i w sposób kontrolowany woda będzie się do nich wylewać, a następnie z nich odpływać, po czym będą one osuszane i czyszczone. W tej chwili na tych polderach naturalnych, jeżeli woda wyleje, to albo czekamy tygodniami lub nawet miesiącami, aż ona wyschnie, albo musimy ją wypompować mechanicznie z powrotem do koryta Ostropki, a następnie tak czy siak te tereny czyścić. W związku z tym chcieliśmy zrobić coś, co od początku do końca będzie kontrolowane przez nas i tak naprawdę przy ewentualnym wezbraniu wód potoku Ostropki i wylaniu w sposób kontrolowany będziemy mogli opanować. Mieszkańcy w dużej mierze boją się tak naprawdę o estetykę tego miejsca, o to, że będzie ograniczona dostępność, pojawią się jakieś barierki, ogrodzenia. W jaki sposób to będzie brane pod uwagę przy tym projekcie? Ja nie ukrywam, że główną funkcją tej inwestycji ma być funkcja retencjonowania wody, tak? Ale biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców i to, jaką funkcję spełnia ten teren w tej chwili, założyliśmy, że on będzie miał w pełni funkcję rekreacyjną. Między innymi po to teraz te konsultacje, żebyśmy mogli się dowiedzieć od mieszkańców, co tak naprawdę chcieliby mieć w tych polderach w momencie, kiedy one powstaną. Co roku do Urzędu Miasta wpływają wnioski między innymi Rady Osiedlowej i mieszkańców o zagospodarowanie tego terenu, na przykład poprzez wybudowanie oświetlenia wzdłuż alejki, utwardzenie alejki i my co roku te wnioski musimy niestety z tych powodów, że to są tereny zalewowe, opiniować negatywnie, dlatego że nie znamy dnia ani godziny, kiedy na przykład te latarnie podłączone do napięcia zostaną zalane i będą stanowiły zagrożenie dla kogoś, kto się w tym miejscu znajdzie w niewłaściwej porze. Zrobienie tego w sposób kontrolowany pozwoliłoby na zagospodarowanie nie tylko czasz tych zbiorników, ale zagospodarowanie całego terenu dookoła, zgodnie z życzeniem mieszkańców. W jaki sposób, bo jeszcze to jest ostatnia w sumie taka rzecz, która tu się przewijała, czyli ten stosunek kosztów, jakie zostaną poniesione i też kosztów społecznych, kosztów związanych właśnie z tym pogorszeniem estetyki. No do korzyści, jakie da ten zbiornik, czyli tam była mowa o tych 10 minutach jakby ulgi. Znaczy, powiem w ten sposób, nie wiem skąd się wzięło w tej chwili te 10 minut ulgi. Gdyby ktoś przeczytał to opracowanie, które stanowiło dzisiaj podstawę do tego spotkania i chociażby te materiały, które wręczaliśmy na wejściu, to przeczytałby, że zakładany czas zretencjonowania tej wody, nawet przy olbrzymiej fali, to jest przynajmniej 3 godziny zatrzymania tej wody, a przy napływie tej wody w sposób kontrolowany przy regularnym deszczu, ale nie gwałtownym i obfitym, to jest do 12 godzin. Czyli na 12 godzin moglibyśmy przytrzymać tutaj tą wodę, którą potem dopiero wpuścilibyśmy do centrum miasta. Stąd ten zbiornik i stąd potrzeba wybudowania tych polderów zalewowych, żeby ta woda nie zalała centrum miasta. Spotkanie bardzo emocjonujące dobiega powoli końca. Za moimi plecami trwa jeszcze podpisywanie petycji, która zostanie przekazana do władz miasta. Mam nieodparte wrażenie, że to spotkanie, te emocje, które się tutaj rozlały, to jest poniekąd sytuacja zbliżona do tego, co możemy obserwować w trakcie powodzi.
długo zbierająca się woda w pewnym momencie się rozleje, powoduje bardzo duże szkody. Myślę osobiście, że gdyby takie konsultacje udało się przeprowadzić wcześniej, gdyby mieszkańcy byli na bieżąco informowani o planach miejskich względem tych terenów, tych emocji dzisiaj na pewno byłoby dużo mniej. Spotkanie byłoby dużo bardziej merytoryczne. Na dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.